Siema, to ja, stuknięty Mika, jestem w liście plotka. Nie wiem, co Nina na mnie przyszykowała, więc zobaczymy. Same haki. Wymień 3 rzeczy, które pięknie pachną. Co pięknie pachnie, Mika? Ładnie pachniał dzisiaj bez, jak przychodziłem sobie dzisiaj koło bloku, tak ładnie pachniał, no to dla mnie było cudowne. Ziemniaki takie, kartofle posypane, jak to się nazywa? Koperkiem. Koperkiem, tak, takie świeże kartofle, to młodziutkie jest super, takie, no, o to prawda, tak, pięknie pachną, no, kartofle. Kartofle po prostu amazing. Co jeszcze? O, wiem co, bo ja w sumie tak trochę pracowałem jako niania, to babyki, że dzieci małe. Boże, to jest po prostu takie cudowne zapaszki, w sensie, żebym nie wyszedł teraz na jakieś psychopaty, ale po prostu lubię pracować z dziećmi. Turbo laski? Boże, ja kocham Julię Wieniawę. Ja po prostu uwielbiam ją i od zawsze ją obserwuję. Anna Lewandowska. Marlena Sojka jest bardzo ładna. Śliczniutka. No. To prawda. I w ogóle jest taka miła. Wydaje się miła, ale... Była tu. O, jest super spoko. Pozdrawiamy. Też pozdrawiamy. Zabaw się we włodarza freak fightów i zaproponuj 3 walki. OMG. Była spina z Wersą i Wardęgą. Więc Wersą i Wardęga. Grubo. No, okej. Teraz jest drama taka mocna z Maszą i Fagatą, no to chciałbym to zobaczyć bardzo. Po której jesteś ze stron? Nie wiem, czy mogę mówić. Możesz. No ogólnie, nie, w sensie poznałem Fagatę, ale no jakoś tak nie gadaliśmy, ale wydaje mi się bardziej realna Masza. Kto ci zaszedł za skórę, kochany? Nie wiem, zawsze do mnie miał problem mudormot. Okej. On miał do mnie jakiś problem, zawsze blokował, obgadywał mnie, niby wydawał się miły, a potem... Ciach, blok, ktoś tam słyszy jakieś pogłoski. To jesteś kolejną osobą, która mówi, że coś tam jest na pięku. No, on ma jakiś do mnie problem i stwierdziłem, że niech się wali. Wymień 3 rzeczy, które cię kręcą. Kręci mnie 365 dni. Naprawdę? Nie, no w sensie ja kocham ten film. Naprawdę? Ja w ogóle nie rozumiem, czemu jest taki hejt na tą drugą część, ja oglądałem to już 3 razy. No przestań, no jest to tam popularyzowana i normalizowana przemoc wobec kobiet. To nie jest normalne. Jak nie? Ja nie wiem, jak to oglądam, to czuję się, że jakbym ja tam był. Dobra, co cię jeszcze kręci oprócz 365 dni? Co jeszcze mnie kręci? Głos u ludzi, to nie w sensie... Głos potrafi być seksy. No, jak ktoś się tak elegancko ubiera. Wyczucie stylu, no to biznesmen, coś w tym stylu. Okej. Co chodzi? Widać, że mam pieniądze. 3 zwroty, słówka, które cię męczą? Nie. Męczą, no. Męczą. Denerwuje mnie słowo nara. Naura. Jak ja to słyszę i to jest, nie, jeszcze takie nara, to naura, to spoko, ale jeszcze mówią naura, to jest... Mam ochotę podejść, szczelić w łeb. Jeszcze była taka moda, jak ludzie mówili to shish. Shish? No wiesz, o co chodzi. A shish, nie. Shish jakieś po prostu. Ja nadal do tej pory nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, czy to są słowa, ale że cały czas ktoś coś powtarza. Że ja mówię, no okej, no spoko, już to zrozumiałem, a ktoś cały czas pieprzy o tym gada. Wymień 3 najgłupsze plotki na swój temat. Nie wiem, czy to jest internetowa plotka, ale taka, ja miałem była na 18. Tak. No i była sytuacja, że byłem w toalecie. Ktoś zażygał cały kibel. Po prostu dosłownie wszystko było obrzygane. I spadło na ciebie. A ja byłem obok. Ja wchodziłem z tej toalety. I wszyscy mówili, że ja się narąbałem, że ja wszystko obrzygałem, że to, a ja mówię, że to nie ja. Ja nie mam żadnych dowodów i do teraz wszyscy się ze mnie śmieją, że ja tak narzygałam. Okej. No to jest ta plotka. No drama była z Julką. Którą? Z Sponer, bo się pokłóciliśmy. O co? No i wyszło tak, że to jakby obydwoje nagadywaliśmy się na siebie w internecie i zrobiliśmy błąd, no debile jesteśmy, no to wszyscy uważałem, że to było fake, a po prostu to było tak, że my byliśmy debilami, zamiast pogadać ze sobą, pojechać do siebie i po prostu zadzwonić. Ja też od niej nie odbierałem, bo ona też do mnie ze spiną, coś tam i w ogóle to było niekorzystne, bo tam był jeszcze Einar i w ogóle to było totalnie niekorzystne. No to ta plotka, że no to ustawiliśmy tą dramę, no to, no w sensie dementuję to. Dobra. O, Wiem co, robię specjalnie głos, że mam, widzisz jaki jest mój głos, no nie? Słyszysz mnie, a ludzie myślą, że ja że ktoś podkłada ten głos i że ja tak świetnie dubbinguję, wiesz, że świetnie lip-sync i w ogóle ja takie, co? To jest mój głos! I ja tyle razy powtarzałem ludziom, oni, o co ci chodzi z tym głosem, czemu masz taki głos, to jest niemożliwe, że możesz mieć... No czekaj, to może teraz ja zdementuję, szanowni widzowie, dementuję tę plotkę, to jest no, faktyczny głos stukniętego. No. Wymień rzeczy, których ciągle brakuje w twoim domu. Papier toaletowy. To jest takie... O! Nie to, że często jestem w toalecie. No to... Tak, na bank. Mydło w płynie. No mydło w płynie. To często brakuje, nie wiem czy ja tak to często... To wtedy żelem pod prysznic się myje. Nie robisz tak? Serio? No. Nie robiłem tak nigdy. No to rób, jak się skończy, to czymś trzeba umyć. Mi brakuje tej jakby szerszej przestrzeni. Bo po prostu ja apartamentu ci brakuje. No po prostu chcę mieć duży pokój. Gwiazdy, które są cool. Tego Johna Deppa, bo teraz jest sytuacja z Johnem Deppem i jestem, no za nim. No to jego, on jest taki w sumie cool, bo on jest taki śmieszny zawsze. Wydaje mi się cool Magda Gessler. Chciałbym sobie tak rzucić z nią razem tym talerzem. Ona jest wspaniała, no. A ja nagrywałam z nią program. No, pewnie jest zajebista. Oj, jest wspaniała. Namaściła mnie. Wiesz jak do mnie powiedziała? Jak? Że jestem kolorowym ptakiem. Z jej ust to był najpiękniejszy komplement, jaki usłyszałam w swoim życiu. Wymień 3 paskudstwa. Ja nienawidzę po prostu śledzia. Śledzie, po prostu śledzie. A wiesz co wczoraj wieczorem jadłam? Śledzia. Śledzia. No to śledzia nienawidzę. Pasztetu. Pasztetu. A moja koleżanka, przepraszam, przyjaciółka, jak jeździmy zawsze na uczelnię, to ona... Na kilogramy je pasztet. Ona wpieprza ten pasztet tymi kanapkami i ja mówię, wypieprzaj mi z auta, zjedz to i dopiero możesz jechać ze mną autem, bo to tak cuchnie, capi. I potem jeszcze z mordy i capi. Gumę ich weźmie, a nie, fuh. Te galarety z tym, wiesz o co chodzi? A, galareta tam z łapkami, z czymś tam. Boże, jak można coś takiego jest? O, mnie to w domu wpieprzają. 3 wspomnienia z 18. Dali mi klapsa, tak, że dostałem, w sensie nie klapsa, tylko... Nie wiem, pasem. Pasem, czy u was się też coś takiego robi, ale na kolejną osobą, która opowiada o tym zwyczaju bicia na 18, na strasznie idiotycznym, przemocowym zwyczaju. Ja tego nie miałam. Na Śląsku jest coś takiego, że zawsze się bije 18 razy pasem. No i spoko, no tam mama mnie walła lekko. Jak przyszedł mi kolega, jak on mi trzasnął, to mi to tak po plerach, że ja nie wiedziałem co się dzieje i miałem czerwone do rana. Byłem troszeczkę pijany. No wiadomo, jak to na 18, no. I wyleciałem przez okno. Ubzdurało mi się coś w głowie, że tak, toaleta jest zamknięta. I ja stwierdziłem, że muszę jakoś wyjść. Także z 2 metry czy coś? Takie niskie piętro. No też, no nie za niskie. Oni przychodzą, co się dzieje, a ja mówię, no co, no była zamknięta remiza, oni to nic, co ty tu robisz? Idą do toalety, a ta toaleta otwarta. A, brawo, okej, to jest grube wspomnienie. A jakiś prezent dostałeś? Wyjątkowy, pamiętasz? Ten zegarek mam do teraz. Tak? No, o, super. Wellingtona. Nieoczywiste rzeczy, które cię wkurzają. Najbardziej mnie denerwuje, jak mam portfel i wszystko mi się wyrzuci z tego portfela. Och, i trzeba zbierać. Jest kolejka za tobą. I wszyscy spina życia, że ja zbieram i to jest takie denerwujące. Ja strasznie, bo to jest stresujące. Zbieraj te pieniądze, jeszcze te grosze. To na nacięższe. W sensie ja jestem taki, że no nie zostawię tego grosza, no. Jestem taki, oczywiście. Janusz biznesu. Denerwuje mnie jak koleś, w sensie miałam ostatnio taką sytuację, stał przed, właśnie też sklepem, ja nie wiem, chyba w sklepie jakimś H&M czy coś, stał w kasie. I drapał się po dupie. No to było takie denerwujące i taki w ogóle, no widać, że no nie skorzystał dzisiaj z czegoś takiego jak prysznic. I drapał się po tym dupsku i przy okazji se piernął. No to jest po prostu denerwujące. Denerwujące jest to, że spieszę się rano i nie zdążam na autobus. Dziękuję wam bardzo. Wydaje mi się, że było zabawnie i co? No to pa, pa. Trzymajcie się. Pa.